bardzo serdecznie. Chciałem przede wszystkim podziękować pani poseł Elżbiecie Borowskiej za zorganizowanie tego spotkania. Przypomina mi się 18 lat temu, że również Gorlice pokazywały właśnie nam, sądeczanom, jak trzeba walczyć o swoje. Pamiętam wycieczkę wszystkich burmistrzów i wójtów ziemi gorlickiej wtedy do Warszawy. Walczyliśmy wtedy o to, żeby powiat gorlicki był w granicach Małopolski, a nie Podkarpacia. Udało się to. I myślę, że Sącz, Sądeczyzna powinna brać właśnie przykład z Gorliczan, jak potrafią się połączyć, żeby osiągnąć swój cel. Wracając tutaj do tematów merytorycznych, transportowych, to jednak zacznę od kolei, dlatego że uważam, że połączenie Pichełko-Podłęże to jest temat wielki, strategiczny. Wspieramy tutaj kolegów ze stowarzyszenia. Natomiast jest to temat dalekosiężny i który będzie wiele lat jeszcze trwał, nawet inwestycyjnie. W krótkim okresie czasu trzeba powiedzieć, że podziwiam osoby, które przede mną tutaj mówiły, że potrafią się chwalić dokonaniami innych. Przypominam, że to, że skraca się czas przejazdu drogą kolejową na trasie Nowy Sącz-Kraków, to była rola spółki państwowej bardzo dużej, PKP PLK. To była rola Urzędu Marszałkowskiego, które powołało spółkę Koleje Małopolskie, a nie, tak jak tutaj było mylnie podane, Koleje Regionalne. To rola Newagu, który wyprodukował wspaniały produkt i sprzedał do Kolei Małopolskich. Jednak pytanie jest takie, co przez 10 lat właśnie nasz region, Sądeczyzna, z liderem, naturalnym liderem, który jest Nowy Sącz, zrobił, żeby się tak stało? Moim zdaniem bardzo niewiele. I to jest przykre i tutaj się zgadzam z autorami właśnie raportu, że dopiero te akcje, które się pojawiły i tutaj pana Bartka i innych stowarzyszeń i nasza przedsiębiorców, obywateli miasta Nowego Sącza. 3 lata temu założyliśmy portal na Facebooku Ekspresówka do Brzeska. Te działania obywatelskie, społeczne wymusiły tak naprawdę te działania, które się odbywają w ostatnich 2 latach. I bardzo dobrze. Tylko, że to powinno się działać w sposób naturalny, normalny. Do pilnowania sikającego rycerzyka w Nowym Sączu wystarczy wiceprezydent. Prezydent powinien być co tydzień w Warszawie, pilnować naszych interesów. Po 10 latach jest to mało. Proszę Państwa, to jest mało. Na szczęście jeszcze w 2014 roku został podpisany kontrakt terytorialny, zostało tam zagwarantowane 500 milionów na to, żeby właśnie opracować dokumentację i żeby przygotować pierwszy odcinek drogi do Łososiny. Ja nie wiem, jaka koncepcja w przyszłym roku przeważy, ale nawet jeżeli to będzie wariant, że dojeżdżamy do Łososiny mijając Just i przebijamy się z A4, mijając Brzesko za szpitalem, bardzo dobrze znamy pewnie wszyscy to nowe rondo na starej drodze numer 4, to już oszczędzamy około 20-30 minut. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy tym zainteresowani. Bo to, co właśnie powiedział pan Wojtek, najważniejsza jest jakość naszego życia. Ta jakość życia zaczyna się od medycyny, czyli pytanie, ile dojedzie karetka do Krakowa. Również dotyczy to naszej edukacji, możliwości wysyłania dzieci, młodzieży do Krakowa, do Warszawy, do Katowic. Ale pewną podstawą jest to, co było zawarte tutaj w pytaniu pana Pawła. Pytanie o zarobki, pytanie o to, jaką mamy szanse rozwojowe. Jeżeli dojedziemy do Nowego Sącza w ciągu godziny z Krakowa, oby to było jak najszybciej koleją, bo to najbardziej czysty transport, najbardziej bezpieczny, ale w krótszej perspektywie jest to możliwe za pomocą ekspresówki, o którą wszyscy tutaj chyba walczymy, dlatego że nie mamy pytania czy, tylko mamy pytanie jak, kiedy, w jakim tempie. To powoduje, że jeżeli sądeczanin wyjedzie z Nowego Sącza, to też szybciej może wrócić, może pracować w Krakowie. Pamiętajmy o tym, że są firmy, które w tej chwili swoje centra konstrukcyjne umiejscawiają w Krakowie, dlatego że mało który inżynier będzie chciał przyjechać do Nowego Sącza, stracić 2 godziny w jedną stronę, 2 godziny w drugą. Ale jeżeli to będzie